promy do Anglii wypływają z bardzo wielu miejsc w Europie, między innymi we Francji, z Belgii, z Holandii, z Portugalii. Jednak najkrótszą przeprawą promową i miejsce, z którego najczęściej wypływają promy do Anglii, jest francuskie miasto Calais, czyli Calais, i francuskie miasto Dunkierka. Stamtąd właśnie podróż promem trwa najkrócej. Po prostu ten odcinek morza, a w tym przypadku kanału La Manche, dzielący stały ląd Europy od wysp brytyjskich, jest najkrótszy. Stamtąd właśnie najczęściej przedostajemy się do Wielkiej Brytanii. Przeprawom promowym właśnie z tych miast Calais i Dunkierka bardzo często towarzyszy takie niezbyt przyjemne zjawisko, a mianowicie nielegalni imigranci. Są to ludzie, którzy próbują się w nielegalny sposób dostać na teren Wielkiej Brytanii. Pochodzą głównie z krajów byłych kolonii brytyjskich, głównie z Azji. I poprzez wejście na naczepę, schowanie się gdzieś między towarem, gdzieś w jakimś schowku, próbują się jakoś dostać do Anglii. Największym problemem w tym zjawisku jest to, że konsekwencje wykrycia nielegalnego emigranta na pokładzie naczepy ponosi kierowca. Za jednego wykrytego imigranta nakładana jest kara na kierowcę w wysokości 2000 funtów. Co zrobić, żeby uniknąć tej sytuacji? Co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko dostania się imigranta na naczepę bądź gdzieś, gdzie może przedostać się niezauważony? No cóż, idealnego sposobu nie ma. Najlepiej nie stawać, czy to na krótką przerwę, czy to na długą przerwę, nie stawać w pobliżu tego właśnie francuskiego miasta, z którego wypływamy, z którego będziemy przepływać, przedostawać się do Anglii. Najlepiej zrobić przerwę dużo wcześniej. 200-300 km przed Calais i ruszyć z przerwy, nie zatrzymując się, wjechać na terminal promowy. No, ale jeśli dzisiaj ujedziemy mniej, wiadomo, na drugi dzień zostanie więcej i może się okazać, że na drugi dzień nam zabraknie czasu, więc czasem po prostu nie ma możliwości stanąć wcześniej, dużo wcześniej przed Calais, dużo wcześniej przed promem, bo po prostu nie ma takiej możliwości. W pobliżu miasta Calais jest kilka strzeżonych parkingów, na których wejście imigranta, nielegalnego imigranta, jest dużo mniej prawdopodobne. Parking jest oczywiście płatny, ale jest bezpieczny. Natomiast jeśli nie mamy możliwości postoju na takim parkingu, no cóż, rano po przerwie, po przespanej nocy, trzeba wszystko sprawdzić. Wieczorem, kładąc się spać, przed położeniem się spać, trzeba zaplombować naczepę po to, żeby wiedzieć, czy ktoś otwierał naczepę w nocy.
rano sprawdzamy, czy plomba nie została przypadkiem naruszona, sprawdzamy plandekę, sprawdzamy podwozie, sprawdzamy również dach, jeśli mamy taką możliwość, bo imigranci przecinają dach, naczepy i wchodzą na naczepy i chowają się między towarem. A jak się schowają między towarem, to małe szanse, żeby można było go tam zauważyć, żeby można było go tam znaleźć. W takim przypadku, gdy podejrzewamy, że możemy mieć nielegalnego imigranta na naczepie, staliśmy w pobliżu miasta portowego, wjeżdżając na terminal promowy, trzeba się zgłosić do kontroli jeszcze po stronie francuskiej, ponieważ granica z Wielką Brytanią, z Anglią, znajduje się jeszcze na stałym lądzie, jeszcze we Francji. I wjeżdżając na terminal promowy, trzeba się zgłosić do francuskiej służby kontrolującej, dać im sygnał, pokazać, że się spało w pobliżu miasta, w pobliżu Calais i że możemy mieć nielegalnego imigranta. Skieruje nas wtedy służba porządkowa, skierują nas do takiej wiaty, gdzie sprawdzą za pomocą czujników na dwutlenek węgla bądź czujników na bicie serca, sprawdzą naczepę, czy nikt się nie znajduje przypadkiem w środku. W momencie wykrycia nielegalnych imigrantów jeszcze po stronie francuskiej kierowca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Natomiast gdy wykryją nam imigrantów już po stronie angielskiej, czyli za granicą, tak jak wcześniej mówiłem, 2000 funtów za jedną głowę, za jednego imigranta. Tak jak wcześniej mówiłem, nie ma idealnego sposobu na wyeliminowanie tego problemu. Po prostu kierowca musi być czujny. W ostatnich latach można było zauważyć, że problem nielegalnych imigrantów troszeczkę zmalał. Kilka lat temu w okolicach właśnie tego francuskiego miasta Calais zlikwidowano taką nielegalną osadę imigrantów. I można zauważyć, że liczba imigrantów znacząco spadła. Jednak problem nadal istnieje.